Akcja Znicz, trwająca od 31 października do 4 listopada, to coroczna operacja policyjna mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa na polskich drogach. Jak to wyglądało w naszym powiecie? Wszystkich Świętych to okres szczególny. To właśnie w tym czasie polskie drogi zapełniają się samochodami, wzmaga się ruch w miastach, szczególnie w okolicach cmentarzy. Dla wielu kierowców były to setki kilometrów do przejechania, aby dotrzeć do cmentarzy i zapalić znicz na mogile swoich bliskich. Dla policjantów był to czas wytężonej służby. Raciborscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz odwiedzających nasze cmentarze podczas tego długiego weekendu, który trwał od 31 października do 4 listopada. Podczas tegorocznej akcji Znicz policja nie zanotowała w naszym powiecie poważnych zdarzeń drogowych. Każdego dnia mundurowi strzegli porządku przede wszystkim w rejonie cmentarzy. Przeprowadzili szereg kontroli drogowych, w trakcie których sprawdzali, czy kierowcy poruszali się z bezpieczną prędkością, kontrolowali stan techniczny pojazdów, zwracali szczególną uwagę na to, czy dzieci przewożone są w odpowiednich fotelikach oraz badali stan trzeźwości kierujących. Odnotowaliśmy 105 interwencji, w tym 12 domowych. Zatrzymaliśmy jednego nietrzeźwego kierującego. Odnotowaliśmy również 7 niegroźnych kolizji i na szczęście, co nas bardzo cieszy, nie odnotowaliśmy ani jednego wypadku drogowego. Pomimo tego, że działania Wszystkich Świętych są zakończone, to apelujemy również do kierujących o w dalszym ciągu przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zachowanie ostrożności, a pieszych zachęcamy jak zawsze do korzystania z elementów odblaskowych. Coroczna operacja Znicz zakończyła się, co nie oznacza, że kierowcy mogą czuć się bezkarnie. Nadal mundurowi będą prowadzić kontrolę prędkości, sprawdzać trzeźwość i dbać o bezpieczeństwo na naszych drogach.